Witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Od Komuny do Fortuny. I co, dzisiaj w odcineczku musimy sobie pościągać to, co nakosiliśmy. Od razu jedziemy to sprzedać, bo... A, zapomniałem, że nie mam już tego modu, ale dobra. Idziemy sobie to od razu sprzedać, żeby wiecie, po co mi magazynować to zboże, jak ta cena i tak nie wzrośnie. Więc postanowiłem sobie, że dzisiaj od razu w odcinku polecimy. Najpierw biorę tą mniej pełną przyczepę i będącą na utwardzonym w miarę. Też hashtag zbiory, a ja przypinam ci serduszko, że zobaczymy, ile nam się udało zarobić. Ogólnie to mam nadzieję, że uda mi się ściągnąć tam tą przyczepę, bo jest z góry, ale jestem negatywnie do tego nastawiony. Jak coś, to z sąsiadem przygotowałem, że pożyczę od niego znowu ciągnik. No ale niestety trzeba tak, póki nie ma tego swojego większego, ale to już niebawem. Może nie w następnym odcinku, może nie za dwa, ale już myślę, że w ciągu 5 odcinków będzie nowy nabytek. Czyli w sumie 5 dni pewnie około. 5-6 tak w maksie. Bo staram się dodawać odcinki cały czas. Ogólnie nagrywam to dłużej troszkę, bo nagrywam to na zapas oczywiście. Jakoś teraz tak mnie wzięło na nagrywanie i mam 2 odcineczki na zapas. Więc fajnie, fajnie. Lecimy z tym koksem. O, czekajcie. Tutaj było. Dobra, musiałem się dogadać, że teraz przyjęli ode mnie. Dobra, zobaczymy. Aż z ciekawości włączę chudy. 4 tony to były, więc... No, zobaczymy. 2000, więc no dobrze, dobrze w miarę. Chudy sobie wyłączymy. I lecimy po drugą przyczepkę. To zostawię sobie... Nie wiem w sumie, czy wyjeść na gospodarstwo, czy odepnę sobie tutaj zaraz, wiecie, na zjeździe, a później sobie je tam zepnę. Zaraz się ogarnę w sumie. Tak jak mówiłem, halo, hashtag zbiorę, ja przypinam ci serduszko. Też... wiecie, bo za mocno pedał wcisnąłem. Nie ma nic, nie jedzie, można jechać. Szczepę sobie tu, odczepię w sumie. Potem jak będę zjeżdżał na gospodarę, to sobie szczepię obie. Dobra. Nikomu chyba nie zagradza. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, wielka próba, zaraz się okaże, ile warta jest 60. Jak widzicie, mokro, bo popadało. To jeszcze troszkę poza odcinkiem, nie jest dobrze, miałem blendeki. A już teraz sobie je pozdejmowałem przed nagraniem. No, zobaczymy, czy 60 da radę. Okej. Wale się jak dzik w kukurydze. No, widać, że trochę padało, bo od razu dostaję. Pojadę sobie na ścieżkę. Może damy radę. Miałem taką nadzieję. Chociaż śmieję wątpić, ale zaraz zobaczymy. Jak coś, to ciągnik sąsiada będzie leciany fest. Ja widzę, że on pod góry nie daje. No, dawaj. Ale nie, z górki da radę na... W sumie zaraz zobaczymy, nie ma co spekulować. Serio, naprawdę. Najgorsze, że muszę wywinąć nią 180, bo muszę sobie zawrócić. Dobrze. Gaz do dechy i lecimy. No, ciężej będzie. A brak pocięciu. No dajesz. Ty, idzie. Pa. Może zobaczę sobie to. Jakoś tam powolutku, może da radę. Nie, no jestem dumny z 60-tki, że dała sobie radę.
Ciągniesz malina, firmowy samochód. Ciążenie silnika jest, ale przycisk w miarę nie ma z tego co widzę. No, zobaczymy, czy się uda. O, a ci aż miło. Nie, no chill outik teraz. Za to musicie zostawić łapkę w górę i hashtag 60. Uż 360, hashtag ja ci przypinam serducho, nie? I daj łapkę nawet. Bo to, co ona zrobiła teraz, to szanuję. O, teraz jeszcze tylko nie zawieź mi i wyciągnij. No panie, drogi. Po co mnie jak efendy, jak ja sobie 60 poradzę? Ale nie. 60 nie może tyle po garach dostawać. Tak to sobie będzie odpoczywała, tam raz w czas trawkę pokosi, krówki nakarmi. A jakiegoś fynda weźmiemy do katowania. Wtedy myślę, że nowe maszyny też lecą fest. Ale się okaże. Bo... trochę nam... kasy mamy 156 tysięcy, więc... no troszkę... jeszcze zarobimy z tej przyczepy. Niedużo. Ale też odliczcie sobie to, że nie będę musiał słomy kupować, bo będę miał własną. To są właśnie takie plusy tego gospodarzenia. Więc w miarę mi to wyszło. Na pewno na następny sezon pójdzie obornik, bo jeszcze został mi z tego drugiego pola. Właśnie może sobie rozsieję w następnym. Znaczy nie, po zebraniu słomy sobie zbiorę. Boże, gdzie ja idę, nie? Powaliło mi się. Nigdy, dawno tak po chlebach nie dałem. No dobra, to sobie tu wykręcę, żeby nie robić tam takich, wiecie, takich gwałtownych ruchów. Niech sobie... teraz sobie podjadę od razu tu. Dobra. I cert. No, ogarnę sobie tylko ile kasy. 3000, czyli mamy prawie 160 tysięcy. Nie wiem ile tam brakuje, 3000. Więc no, niebawem nowe zakupy będą wyjeżdżać. Też, a dobra, powiem na początku następnego odcinka. Ale w tym też możecie... nie, powiem w jednym, żebym miał łatwo wybierać. Lecimy sobie. Szczepimy sobie jeszcze i będę kończył ten odcinek. Dzisiaj taki chilloutowy. Ale szczerze powiedziawszy, to serio myślałem, że będzie w topa. A tu miłe zaskoczenie. 60 dała radę. Ale nie przejmujcie się, ta seria nie traci tego swojego wizerunku takiej serii specyficznej na Polish YouTube. Nie chcę włączać hudów, ale chyba włącz. Pojedziemy sobie na gospodarkę i ja się będę z wami żegnał. No przychód nawet ładny mamy. Schowam sobie tutaj za oborami, bo na razie przyczepy się nie przydadzą, więc nie ma co, żeby tutaj stały. Niedługo trzeba będzie też po zwierzaczki się wybrać, ale to dopiero jak zrobimy sobie sienokosy, żeby trzymać ich na głodzie. Tutaj sobie odepnę po prostu i po prostu, żeby nie trzymać ich na głodzie, więc jak sobie porobimy słomę i chociaż siano, żeby mieć dwie te, to wtedy zaczniemy się bawić w kupno. 60 klasycznie do garażu. I co? Ja się będę z wami żegnał do następnego odcinka. Cześć, pa. Pamiętajcie o hashtagach, o łapkach w górę.
Do następnego. Cześć. Elo.